Statki starzeją się szybciej niż ludzie. Parowiec Sołdek liczy już sobie 23 lata i niedługo zakończy morską służbę. Ale choć w naszej flocie coraz więcej nowoczesnych motorowców, choć coraz większe i piękniejsze statki opuszczają pochylnie naszych stoczni, właśnie ten jest i pozostanie szczególnie drogi stoczniowcom i marynarzom. Parowiec Sołdek zajmuje bowiem wyjątkową pozycję w morskich dziejach naszego kraju i o nim to właśnie oraz ludziach z nim związanych będzie ta opowieść. Sołdek jest pierwszym statkiem pełnomorskim zbudowanym w polskiej stoczni. Jako pierwszy w naszej flocie odbył już ponad 1000 rejsów. Nie zawsze były one tak spokojne jak ten kolejny, odbywany jak zwykle na węglowym moście łączącym Szczecin z portami Danii. Od wielu lat stary parowiec eksploatowany jest przez swego armatora polską żeglugę morską głównie na tej właśnie trasie. W ciągu swojej 23-letniej służby Sołdek przewiózł już prawie 2,5 miliona ton polskiego węgla, a do kraju setki tysięcy ton rudy. Ten niewielki parowiec o archaicznej już sylwetce nie wychodził nigdy na dalekie oceaniczne trasy. Pędził swój morski żywot na szlakach bliskich i średnich, Europa Zachodnia, Skandynawia. Nie ma prawie portu, do którego by w tych rejonach nie zawijał. Były to przeważnie porty małe, takie właśnie jak ten, do którego i tym razem pracowicie zmierza. Jest to port Randers, położony na wschodnim wybrzeżu wyspy Jutlandii w odległości około 130 mil morskich od Kopenhagi. Trasa wiodąca z Redy do tego portu, piątego co do wielkości w Danii, jest wyjątkowo płytka i wąska. Niewiele takich szlaków żeglugowych, gdzie, jak właśnie tu, pilot wprowadzający statek sam staje przy sterze. Stary rudowęglowiec bywał już w Randers nieraz. Tamtejsza elektrownia jest stałym odbiorcą miału węglowego dowożonego z Polski. Tak. Dziubrówa, koniec manewrów. Port Randers dzieli od Szczecina około 312 mil morskich. Dla wysłużonych maszyn Sołdka to 36 do 40 godzin rejsu. Dobiegły właśnie końca. Postój będzie jak zwykle krótki, zaledwie kilkunastogodzinny. Głównie takie właśnie porty jak Randers, Aarhus, Storavika, Oxelösund i dziesiątki innych w Danii, Szwecji, Finlandii czy Norwegii.